Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Chciałam Państwu zadać pytanie. Dlaczego, mając tak świetnie wykształconych trenerów, nie możemy osiągać sukcesu w wielu dziedzinach sportowych? Właśnie, Szanowni Państwo, bo są podwórkowi trenerzy, którzy mają pasję, mają ogromną wolę walki, interesują się daną dziedziną i są w tym świetni. Czy my mamy zamknąć takim ludziom drogę do tego, żeby świetnie wykonywali czy zawód trenera, czy zawód, czy przewodnika? Znam lekarza, chirurga w moim środowisku, który po prostu kocha turystykę, jest regionalistą i jest genialnym przewodnikiem po naszej ziemi. Lepiej nie zrobi tego żaden wykształcony i przygotowany przewodnik. Szanowni Państwo, znam lekarza, który próbował być kardiologiem. Jest to świetny lekarz, którego bardzo szanujemy w naszym środowisku. Nie mógł zrobić tej specjalizacji. Tak go potraktowali lekarze kardiolodzy w szpitalu, w którym miał zamiar zrobić tę specjalizację, że po prostu uniósł się honorem i zrezygnował. Szanowni Państwo, czy chcemy zatem, aby ludzie obdarzeni talentem i pasją mieli otwartą drogę do wielu zawodów? Czy słuszne jest, że jedna grupa zawodowa może zablokować uczciwą konkurencję i zdrową rywalizację, ograniczając dostęp do zawodu, który sama uprawia? Takie pytania kieruję właściwie wirtualnie albo może retorycznie. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.